dawaj, jedziemy. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite Eliminator w Forcie Horizon 5. Moi drodzy, dalej nie mogę ochłonąć po ostatnim odcinku, dalej go pamiętam. Fantastyczny był ten ostatni pojedynek, mega mi się podobał. Zajrzyjcie, jeśli nie widzieliście, bo mega śmiesznie było. Nie wiem, co się dzisiaj wydarzy. Wsiadłem do mojej, dzisiaj nawet sobie rękawiczki specjalnie założyłem. Nie są jakieś tam wyścigowe, ani nie są zwyczajne rękawiczki rowerowe. I powiem wam, że znacznie one poprawiają przyczepność na kierownicy. Dużo lepiej się trzyma kierkę. Może teraz jak sobie tutaj jeżdżę w Fordzie, to tak sobie, ale w takich grach bardziej wymagających, gdzie trzeba mocniej tą kierownicę trzymać, to się przydaje, bo jak ręce się pocą, to jednak się bardziej na tej kierownicy troszeczkę ślizgasz. A tutaj pod idzie w rękawiczki, a grip masz fajny cały czas. Także to jest fajna sprawa. I zajrzyjcie koniecznie na mojego Instagrama! Jeśli jeszcze nie byliście, koniecznie sprawdźcie tam na Instastories. Wrzucam info o live'ikach i wrzucam też takie rzeczy odnośnie, no, takie info i posty odnośnie nowych filmów, które pojawią się na kanale, między innymi, a także możecie zobaczyć tam mój samochód, który osobiście posiadam w prawdziwym życiu, którego chyba niedługo będę się pozbywał. Chlip, chlip, ceny paliwa, moi drodzy, katastrofa. Spoiler w tej BMW, ten z tyłu jest tak wielki, że on się trzęsie i teraz zobaczcie, trzęsie się ten, co jest taki, nie wiem, jak mam to pokazać, ten, co jest taki bardziej na zderzaku, natomiast ten, co jest na klapie, to się nie trzęsie, ten bardziej na zderzaku się tak trzęsie. To trzeba jechać. O, widzicie teraz? Takie drobne drgania. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale ja to widzę. Jakbyście na większym ekranie puścili sobie tego widełka. O, teraz widać to dosyć dobrze. Widzicie? Tak po bokach zwłaszcza, no nie? Natomiast ten spoiler na górze, on się w ogóle nie rusza. Ja nie wiem, czy dalej można zainstalować te dwa spoilery, ale ja je mam. To chyba ta BMW jest jakaś pomyślana do time ataku jakiegoś czy coś. Ja oczywiście zrobiłem ją na drift, no bo jak BMW, musi być drift, czy nie? I jedziemy z tematem. Ford Focus kontra Garbi? Tak, to Garbi jest. Ty, ale po... on jakieś tu stanty robi. Dawaj, ziombel, jedziemy gdzieś. Gdzie jedziemy na wycieczkę? O, ty, chyba na szczyt wulkanopoka. No, ej, ale świetnie, bo ja akurat miałem tutaj, chciałem tutaj jechać sobie normalnie. No tak, to chociaż tutaj będzie mi towarzyszył. No i teraz pytanie, czy Ford Focus sobie tu poradzi podjazd pod tą górę? To znaczy, wiem, że temu z tyłu zajmie to 1000 lat, ale no, Ford Focus też powinien, znaczy też powinno to zająć mi dużo czasu. Bo tutaj jest taka, no, dosyć stroma góra. Z niej się lepiej zjeżdża niż wjeżdża. To już chyba oczywiste, no nie? Dobra, jedziemy. Tutaj jest już początek wjazdu. Wolałem na niego od razu skręcić, bo tu nie wiadomo, jak to jest z tymi kamieniami. I jedziemy. Gościu, nie, zrezygnował? Okej, okay. Pokonałem typa. Może będę mógł ulepszyć swoją furę, to będę miał czwarty poziom. O, Mitsubishi Evo, super. No, byłem ciekawy, jak pójdzie mi tutaj podjazd. No, nie dziwię się typowi, że wyszedł tamten samochód jest... Oj. Tamten samochód, no, na pewno by mu to dużo zajęło. Nawet nie wiem, czy byłby w stanie tu w ogóle podjechać. Dobra, jedziemy. Okej. Okay. O, ty, bo mnie strefa goni. O, tą piniatę sobie zgarnę przy okazji, dobrze. I mamy piniatę. O, ale mnie tu strefa bije mocno. O kurczę, gdzie ta strefa będzie w ogóle? Chyba gdzieś za wulkanem to było, nie? Ty, bo moja, ale lipa. Ja się nie lubię spawnować na tym torze Bacha tam, wiecie, tym takim offroadowym. Dlatego, że trzeba potem strefę strasznie gonić. Gdzie tu ekran, ale mi się przyciemnił, kurde, to już śmierć chyba będzie. O nie, teraz to już na pewno. Ja pierdolę, powinien przeskoczyć przez ten kamień, Jezu, no. Jeszcze śnieg. Dobra, może, nie no, widzę gdzieś tam granicę strefy, ale jak mi się uda, to będzie cud. Gaz, gaz, gaz. Gaz. O, teraz jadę. Na szczęście to Evo całkiem ładnie się zbiera.
Ty, ta strefa dalej, ona jeszcze się nie skończyła zmniejszać, tak? No to jest chyba porobiony. No, ona się jeszcze nie skończyła. Gdzie ona jest? Dobra, koniec meczu dla mnie. Ja już tam kurde nie dojadę. Zajebisty pojedynek był tak w ogóle. Co tu tak jasno? Aha, bo to światła mojego samochodu, dobre. Tak patrzę, że chyba ten wulkan to jest taki najbezpieczniejszy, jeśli chcesz jak najwięcej terenu pokryć w krótkim czasie. Bo zobaczcie, przeważnie zresztą strefy są gdzieś w okolicy tej takiej miejskiej, generalnie gdzieś tak bardziej na wschodzie mapy. Częściej jakby kończy się ten mecz, tak teraz sobie gram w ciągu takim, nie wiem, z parę meczów robiłem. I powiem wam, że przeważnie właśnie gdzieś w tamtym miejscu się kończą te mecze, więc tak, ten tor Baha, on jest fajny, bo tam jest bardzo dużo dropów. On jest spoko pod tym względem, tylko no później będziesz musiał się liczyć z tym, że trzeba będzie całą mapę przejechać, wiesz, z stosunkowo niską prędkością. Wiecie, co ja bym chciał w Fordzie, żeby było? Żeby pojawiła się możliwość sterowania światłami, żebyśmy mogli je sobie wyłączyć. To myślę, żeby było bardzo fajne, zwłaszcza w nocy. Że jak wyłączamy światła, no nie wiem, znikamy na mapie na chwilę albo coś takiego, nie? Taka, wiesz, dodatkowa funkcja. Myślę, że byłaby bardzo fajna. Dobra, patrzę wyjątkowo na wulkanie i nic nie ma. Zobaczymy, czy coś tutaj jest na dole. O, dobra, jak już tu zjadę, to już nie podjadę z powrotem tym samochodem, człowieku. Ale widzę, że znowu przy festiwalu Horizon są dropy. O ile, nie wiem, czy wy to też widzicie. Coś tam fioletowego jest, no nie? Także widzicie, mogę sobie szybko tutaj zjechać i spróbować szczęścia, coś tam spróbować zdobyć. Ale fajnie te fajerwerki wyglądają z daleka. Mega mi się podobają. I lachu ciachu, już jesteśmy na miejscu. Nie wiem, ile mi ten zjazd zajął. A tak wiecie, jak się jest na wulkanie, to się wydaje, że ten Festival Horizon jest strasznie daleko. Ale jak się już jedzie w tą stronę 200 km na godzinę, z górki, praktycznie z przepaści, to nie wiadomo, kiedy już jesteś na miejscu. I dojechałem tu i wiecie, te fioletowe rzeczy to nie były dymy, to były namioty. Ale tu specjalnie przyjechałem pod ropę, a tu nic nie ma. Ale nie szkodzi, coś przede mną jest. Plus jest taki, że na pewno będzie to lepszy samochód od tego, co mam. Chyba że wylosuję takiego Peugeota, kojarzycie? On jest strasznie wolny. Zaraz zobaczymy, co to będzie. I już kawał drogi dla ciebie przejechałem, obyś był... O? Ariel, no, ale też pierwszy raz mam ten samochód. Wow, dobra, no to słuchajcie, no szósty poziom, to nie ma żartu. Na co mamy napęda? Uła. Napęd na tył. Napęd na tył, znaczy no... Dobrze i niedobrze, dobrze, bo tak powinno być w tym samochodzie, a niedobrze, bo kurde, nie... ciężko na kierownicy będzie opanować tą furę na offroadach jakichś tam. Zwłaszcza, że samochód jest lekki, no nie? Jezu, jaka ta gra jest piękna, to jest niemożliwe, że to chodzi na takim małym Xboxie, który w dodatku jest niesłyszalny. To jest jakieś nie do pomyślenia, nie? To jest jeszcze ten gorszy tryb grafiki. Kosmos, totalny. Totalny kosmos, ten wschód słońca. Czekam, jak ten kleszcz na gałęzi. Tutaj już kogoś widzę, jedziemy. Gościu chyba ucieka. O nie. Chodź do mnie, szósty poziom mam tylko. Zresztą ta furka trudna do opanowania. Jakoś to będzie, chodź, no nie bój się. No nie bój się, no chodź. Co masz za samochód? Masz garbusa czy jak? Nie, no ma coś żółtego, to chyba Bronco jest. No to Bronco to dobrze, który tam, 8, 7 poziom chyba, nie? No zapieprza, ej, on nie ma Bronco. Wow, on ma tego Exoneta, co on robi? Dawaj, ścigamy się, chłopie. Będzie fajnie, zobacz, no patrz, no się bawi ze mną w kotka i myszkę. Dobra, chodź. Teraz będzie dobrze, zobacz, co ja mam za furę, no. Będzie fajna zabawa, chodź. Aż rozpędził się, nie? O nie, tu będą te kamienie, kurczę, nic nie widzę. Ciśniemy. O, rozwalił się. To właśnie są te kamienie i one są niewidoczne, w dodatku jest wschód słońca, my jedziemy pod słońce. Więc dodatkowo jesteśmy oślepieni, tych głazów tu nie widać, człowiek. Ale będzie fajnie, będzie fajny pojedynek.
Szósty poziom, Ariel Nomad. Zobaczcie, jak ładnie tłumi wszystkie jakieś tam nierówności. Pamiętamy o tym, żeby nie brać Forda Bronco, bo ostatnio jechałem Fordem Bronco i zresztą pokonałem gościa, który też jechał Fordem Bronco i zrobił dokładnie ten sam błąd co ja, czyli gdzieś tam się wybił tym samochodem i go wywaliło na dach. Gościu przegrał przez to pojedynek, gdzie ja jechałem chyba o 3 klasy niższym samochodem, albo jeszcze wyżej, albo jeszcze niżej i gościu przez to przedupił. Bo samochód, mimo że szybki, to niestabilny niestety. To jest tak samo jak z tym 10 poziomem tego takiego hardkorowego autka. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Wiecie, o którego chodzi, nie? Co on ma napęd na tył, takie szerokie kapcie z przodu, wąskie z tyłu. Kosmos totalny. A mieliśmy w ogóle samochody z tego samego poziomu. Gdyby się gościu nie rozłączał. Dawaj, bo leciał fajnie, tak, ale fajnie w powietrzu leciał. Dawaj go. O kurde, jakbym go w powietrzu wtedy złapał, to by był koks, ale nie trafiłem w trąbik, wiecie? Nie wiem, czy mi się w ogóle pojawiła opcja nad nim, żeby go wyzwać. O, ale koks. Akurat się... Akurat się w tym miejscu pojawiłem. Go. Co ja mam, Cayenne? Cayenne chyba. Ale ładnie wygląda ta Porschawa. Czekaj, to nie jest jakaś nowa? O! Okej, mam. Jakoś to uratowałem, człowieku. Go. Ale muli na tej czwórce. Trójka już się skończyła, czwórka taka, wiesz, od biedy. Ciekawe, jaką prędkość maksymalną ma tutaj ten Cayenne. Trzeba będzie kiedyś posprawdzać te wszystkie samochody pod kątem prędkości maksymalnej. Ale siódmy poziom i słuchajcie, już będzie... O kurde, czekaj, ten las chyba ominąć. Nie, ja się w niego na pewno nie wpakuję. Już to kiedyś przerabiałem z lasem. Gościu musi zaryzykować i przez niego przejechać. Jest szansa, że wygra, jeśli dobrze pomija drzewa, ale ja to przerabiałem już nieraz i wiem, że nawet z taką dużą przewagą lepiej ten las ominąć. O tak. Dobra, mamy tak. Siódmy, chyba teraz ósmy poziom. Cayenne spisała się całkiem dobrze, chociaż na czwórce zamuła była totalna. I mamy teraz do wyboru... O Boże. Wezmę ten samochód jako challenge. Jako challenge wezmę, bo ten samochód jest strasznie trudny do jazdy, do wygrywania. Zwłaszcza na kierce. Napęd na tył. I lepiej nie dotykać w ogóle offroadów. Lepiej wyzwać kogoś z naprawdę niskim poziomem, nawet 3 poziomy niżej, żeby się udało wygrać, bo jak tego nie zrobisz, to po prostu przegrasz. Koniec. Dobra, tutaj mamy kogoś. Dawaj, weź, że chodź i zróbmy to. Weź, bo ja chcę inną furę mieć, wiesz? Ja nie chcę się tym ścigać, naprawdę. Tak, ja mam gorszy samochód, dawaj, tym Audicem mnie porobisz lekko. Ożesz. Nie mam trakcji. 700 metrów, jakim cudem 700 metrów, jak taka duża strefa jest? Nie wierzę, ty. Dobra, ej, musimy specjalny odcinek zrobić, challenge w Camaro, żeby wygrać chociaż jeden pojedynek w Camaro. Masakra. Porażka ten samochód jest, porażka. No moi drodzy, piszcie teraz szybko na komentarzach, uśmiechnijcie się, bo robię zdjęcie na Instagrama w tym momencie. Ciekawe, kto dał się nabrać. No przecież nagrany odcinek jest wcześniej, no jak? To nie jest live. Specjalnie ustawię ten odcinek na premierę. Bo niektórzy, wszyscy zawsze myślą, że to jest, wiesz, że to jest live na żywo, bo się pojawia taka ikonka czerwona przy moim awatarze i wszyscy myślą: o kurde, to jest live! Lucek, pozdro! O Boże. Piszcie komentarze, koniecznie! Musicie zawsze czytać, czy to jest premiera, czy to jest live. Ja na YouTubie nie streamuję, chyba że okazjonalnie jakieś tam specjalne streamy to wtedy robię na YouTubie, ale normalnie streamuję na Twitchu, no to chyba wszyscy wiedzą, czy nie wiedzą, no wiedzą. Na Twitchu nazywam się Mów Po Ludzku V12, na Instagramie nazywam się po prostu Mów Po Ludzku, także już wszystko wiecie chyba, nie? No, czy nie wiecie, no wiecie chyba, no wiecie.
Kurde, jaką rajdówkę mi tu dali, RWD. Czemu nie można tym jeździć do przodu, no? Dobra, skoro dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu, już bez żartów, napisz w komentarzu dinozaur. Napisz w komentarzu dinozaur, dotarłeś do tego momentu i w nagrodę mam dla ciebie specjalną wiadomość. Następny odcinek z trybu Fortnite to będzie, uwaga, nie z Forza Horizon 5, a z Forza Horizon 4. Sprawdzimy, czy tam w ogóle ktokolwiek gra jeszcze w ten tryb eliminator. Jeśli wiecie coś na ten temat, też piszcie w komentarzach. A ja jadę szukać jakiegoś gościa do wpier... Broncio R. W tym... Ej, chyba też bardzo dobrze jest się w festiwalu Horizon dropić, nie? Ej, bierz! Czekaj, nie, to naciskam, cholera! Jest! Naciskam, spamuję przycisk 1. Nie chciało mi wziąć fury, zastanawiam się czemu, kurde, no nie to naciskam. Bronko R, o kurde, ale będzie fajny pojedynek. Gościu wzięło to bronko? Gościu ma co innego, pa. Maserati ma. Ten sam poziom. Nie no, Maserati może być szybsze. 3 km do celu, mamy dużo czasu, żeby się porozbijać, także mam spore szanse, żeby wygrać. Bronko jest niestety wolniejsze od Maserati, zwłaszcza jeśli będziemy trzymać się drogi, tak jak tutaj. Ale ma no bardzo dobre zawieszenie, więc jakbym tam jechał gdzieś po offroadach, to bym miał przewagę. No tutaj niestety, niestety chyba nic z tego nie będzie. Najlepiej jest się tutaj trzymać drogi. Ale zobaczcie, 200 km na godzinę niecałe. Gościu patrzy na mapkę, gdzie jest cel. Okej, okay, myślałem, że się przy okazji gdzieś rozbije, ale chyba ogarnie, o co chodzi. No moją jedyną opcją jest jechanie na offroad tak jak ten gościu i liczyć na to, że on się rozwali zaraz. Co mało prawdopodobne, zobacz jak popiernicze tą furtą. 700 metrów. Ajajaj. Gdzie on się tu mógł rozwalić? Patrz, otwarte pole, otwarta przestrzeń. Żadnego lasu, żadnych głazów, żadnych kamieni, nic. A ja się cieszę, że takiego brąciusia sobie zdobyłem. Trafił w ogóle? A nie była, nie ma opcji, żeby nie trafił. Cholera! No muszę wam pokazać też parę takich brzydkich pojedynków, gdzie cały czas przegrywam. Żeby nie było, że jestem taki fantastyczny, nie? O kurde. Dawaj, jedziemy ziomek. Wiem, że i tak mnie wyzwiesz na pojedynek, więc nie przedłużajmy i jedźmy. Okej, okay, taka sprawa. Dobra, wydaje mi się, że mam sporą przewagę teraz, w tym momencie. Gościu pojechał w ogóle w inną stronę i tam będzie miał sromotny zjazd z tego wulkanu. Natomiast ja, jak dobrze trafię, jak się nigdzie nie wyspinuję tym samochodem, co jest ultra łatwe, to będę miał spore szanse to wygrać. Wiecie, naprawdę. Także, no, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, teraz muszę tu podjechać i ten taki hardkorowy zjazd zaliczyć. O, wyspinowałem. Pierwszy spin, bardzo dobrze. Dobrze, o to mi chodziło. I na lodzie jeszcze jestem, świetnie. Napęd na tył, doskonale. Dobra, jadę tutaj. I patrz, tutaj jak jedziesz sobie z wulkanu, to pamiętaj, zawsze tutaj taki kawałek jakby asfaltu, ale to nie jest asfalt, tutaj sobie zahaczasz. I patrz, robisz tak. O, tu jest mini. Kurde, dobrze, tego nie wziąłem. I lecisz w dół i patrz, ja to teraz prosto, praktycznie prosto do celu. I wydaje się, że ten gościu ma teraz znaczną przewagę. Ale się uderzyłem w jajko od tego kręcenia. Ach, kurwa. Wyrażasz ten ból, że się tak mocno uderzysz, że cię zaczyna boleć dopiero po minucie. O, to jest właśnie ten ból, ała. Jadę z bolącym jajkiem. Jadę zresztą, kuźwa, czymś, co przypomina jajko, co się spinuje za każdym razem, jak próbujesz jechać na wprost. Dobra, gościu chyba dojechał to jakoś, ale tamten zjazd jest dużo, dużo gorszy, więc po prostu lepiej to ogarnął. Trafił czy nie trafił? Trafił, kuźwa. O, się wolno. Ja tak obróciłem kierownicą i sru, tak ręką prosto. Kciukiem się uderzyłem prosto w jajo. Masakra. Jest taki nieprzyjemny ból. Jak sobie coś rozetniesz tutaj na ręce, jakąś taką rankę masz czy coś, to spoko, nie? Popieczę, trochę popieczę, dajesz plaster i gitarę, nie? Ale jak tak na jajko, albo na palcach, ja tutaj ostatnio rozciąłem sobie palę. Tu są zakończenia nerwowe i wiecie, że czasami naprawdę w coś się mocno przywala, albo coś sobie rezetnę mocno, albo coś, no nie? I spoko, no daję plaster, coś tam popieczę, gitarka, tak?
ale jak takie zakończenia nerwowe skaleczysz, ja prawie zemdlałem od takiego małego skaleczenia tutaj na końcu palca. Masakra to była, ja w ogóle nie wiem, co się skaleczyłem, chyba, aha, była też śmieszna sytuacja, bo drona w powietrzu łapałem i mi śmigiełko rozcięło palec aż do kości i aż mi popękało to popękało mi to śmigiełko, musiałem sobie wymienić. No i mało co nie zemdlałem od tego, jakieś tam zakończenia nerwowe mi uszkodziło i miałem taki dziwny ból, ciężko to opisać nawet. W sumie ból podobny do teraz do tego jajka, tylko że bardziej intensywny. Ja pierdolę. Ty, ten Veloster Toaster, 300 km na godzinę prędkość maksymalna z górki. Ej, to jest trzeci poziom. Wow! To jest Veloster Toaster, możemy mówić na niego toaster w skrócie. Widzieliście to? Naprawdę wysoka prędkość maksymalna jak na takie auto z przepaści. Rozpędzi się do niej na pewno niezbyt szybko, ale wiesz o co chodzi, no całkiem nieźle, nie? Zabieramy Fordzia. Jedziemy, tutaj widziałem, że jeden gościu gdzieś blisko mnie jechał. Teraz możemy się ścigać, piąty poziom. Ja tak zauważyłem, że całkiem niezły jest ten Mitsubishi Lancer Evo 10. Kojarzycie go? Albo z nim często przegrywałem, albo nim często wygrywałem. Taki, on jest taki przeciętny, ani nie jest, jakoś nie ma tam przesadzonej prędkości maksymalnej, ale ma ok i w miarę na offroady jest, a jednocześnie nie jest słaby na asfalt, nie? Dobra, tutaj kogoś mamy. Coś niebieskiego. X5? No chodźże! Kurde, ale ucieka. Chyba szybszą furę ma nawet. Co on robi? Nie no, chyba nie ma jednak szybszej. Ale ma taką, że fajnie będzie ją wyzwać. Dobra. Nie, no to golf? Coś niebieskiego. Golf, drugi poziom. Ach, mogłem go zostawić. Dobra, zawracamy. Tutaj chyba jakiś inny gość był z wyższym poziomem. O, tego mogłem wyzwać. To był chyba piąty. Jadę przełajowo, tu chyba powinno być w porządku. Tam jedna. O, gościu ładnie pojechał sobie asfaltem, nieźle. No, ładnie, ładnie tam pojechał. Ominął te wszystkie drzewa paskudne. No, zobacz jak wyrwał tym golfem. Trzeci poziom, tak? Drugi, jeszcze gorzej. Dobra, tu mostkiem sobie myk. 2 kilometry jeszcze, ty, zobacz jak ładnie zrobił. To nie ma żartów, tu się trzeba spiąć. No, ej, trochę kurde lipa jest. Cały odcinek będę przegrywał? No jak? Ty, ej, patrz jak tym golfem poleciał. Skubaniutki, ja cały czas na pełnym gazie cisnę tym fokusem. Ja go nie mogę dogonić. Ej, drugi poziom? What? Masakra. Haha, jak widać nie każda morda pasuje do Forda. Ej, ten fokus wydawał się strasznie wolny. Chociaż dużo też tam podskakiwałem i rozwalałem się jakieś krzaki, nie? To chyba to mnie tak mocno zwalniało czy coś. No, gaz miałem cały czas wciśnięty do końca, także no nie wiem o co chodzi tutaj. Ale rozwalił mnie golf z drugiego poziomu. Golf! Może przewagą golfa było to, że ma napęd na przód i jakoś więcej mocy mu upakowali? Nie mam pojęcia. W każdym razie przeważnie jest tak, że jak w Fordzie samochód ma napęd na 4 koła, to ma mniej mocy w tej samej klasie na przykład, nie? Więc nie wiem jak to jest tutaj w przypadku tych poziomów. Na pewno napęd na 4 koła to jest spore ułatwienie. Więc samochody z napędem na jedną oś powinny mieć trochę jakby lepsze osiągi. Przyspieszenie może wyższą prędkość maksymalną, może więcej mocy. No, myślę, że jakiś tam bonus jest. Na pewno żadnego bonusu nie ma ten Garmus, bo wiecie co, ja dzisiaj nim najwięcej chyba najeździłem. Już nie pokazuję wam przeważnie tych początków meczów, tylko gdzieś tam jakiś środek. Ale lipa jest, wszystko przegrywam. Oho, tutaj się coś dzieje. Ale gościu spanikował, słuchaj, ja mam Audi S1, jeden z gorszych samochodów w ogóle na tym trybie.
dawaj, jedziemy. Yes. W dodatku dzisiaj mam złą pasę, także wygraną masz w kieszeni. Dawaj, bierz mnie, ziomek. Gdzie on poleci? Aha, zbiera samochód jakiś, dobra, no to już teraz się nie pchajmy w ten temat. Wiecie co, ja nigdy nie zwiedzałem na tym trybie tego obszaru, takiego dżungli. Nie wiem, czy tam coś jest fajnego dla mnie. Ty, X5 ktoś mi zadupczył. Cholera, dobra, niech oni się tutaj między sobą ścigają. Ja stąd uciekam. Mam nadzieję, że ten gość nie będzie mnie ścigał, czy coś. Dobra, bo ej, Audi S1 jest naprawdę ty. Ślepy zaułek? O, tu można rozwalić. Okej. Okay. Dobra, tutaj coś mamy. Ja myślę, że ten będzie fajny do ścigania. Chodź, ziomek, dawaj, jedziemy, kurde. 9. poziom! What the hell? Trochę ogłuchłem teraz. What? O ja, ale to będzie, słuchaj, what, co ten gościu robi? To będzie legendarnie dobre, jak uda mi się wygrać tym samochodem z 9. poziomem, bo gościu chyba jedzie nie za dobrze, tak to wygląda. Gdzieś tam się rozwala, gdzieś go tam rzuca. Ło! Prawie mnie brącio by rozwalił. O, ale poszedł, o kurde, marne szanse. Ale muszę się trzymać drogi. 1,5 kilometra niecałe. Patrz jakie on ma przyspieszenie, człowieku. Dobra, zjechał tam na dół, no nic, ja pojadę trochę asfaltem. On już jest sam na górce. Ej, nie no, ale jeden... O, tu jest murek. Zaryzykowałem, ty, jak ja to wskoczyłem. O nie, no, jeden odcinek musi taki być, no każdy pojedynek. Ja nie nagrywam dalej. Kończę ten odcinek. Każdy jeden odcinek przegrałem na tym, ale musi być jeden taki przegrany. Pamiętacie, w Fordzie Horizon 4 też miałem taki odcinek jeden, że wszystko dosłownie mi nie szło, no. Wszystko co się mogło popsuć, się psuło. Spinowałem wszystkie samochody. No i tutaj dochowałem chyba tradycji, co? Idę trenować dalej ten Fortnite. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Nawet przegrywanie z ludzkiem jest fajne, nie?